No. Czekaj. To się strzuga arkadycią. No. Ja nie wiem, tego młodego chłopaka w 1969 roku zabrali pierwszy raz na Dunajec. To ja pojechałem właśnie z Gdańska. Jeżeli jest właśnie duża woda, jak są opady na Słowacji, woda, to kajakarz dostaje strzała takiego i po prostu łatwo się wywrócić. I robi się fala, robi się, duże warkocze się robią. Dziś robisz rowek, kopiesz kurwa 10 km, trzeba ci 10 ludzi zatrudniać na tydzień. Kiedyś tego nie było. A tak, to do takiego kopu. Kasia, płyniemy na skróty czy za wyspą? Tak? No. Dobra. Synagoga przy schodkach lądujemy. No właśnie. Bez żadnych problemów. To jest rzeka Pisa. Dopływamy do rzeki Pisy. Czekamy na wszystko. Nie pływamy na rzekę. Czekałam, że słuchaj, tam są fajnie. Dlaczego nie będzie dziś nas? A nie jest. Jest misiek. Kochani, tam dla mnie ma to pokazać.
póki nie sikają, to jeszcze można, nie? Może rękę ci podam. Dobrze, ale gdzie on tu z tobą? Na razie to został. Nie, nie, no jak nie. Kasiu! Kasia! Tam po 2 złote czy po złotówce. Wpisać się. Super. Chcemy ułatwić życie dzieciom. Kajak. Zaraz, gdzie będziemy dalej? Do tego. Tak, jest i na drzewo trzeba. No już. Dawaj następny. Chodzi. Co? Bo tam jest kaczy dziób. Nie wiem, jest jakiś... No i mamy... Mamy Bogusię. O. Ja nie wiem, na co ładuje, czy nie ładuje. Ale pisze. A czekaj, to nie możemy jej uderzyć, chciałeś powiedzieć raczej. Cześć. Tak, pomóż tam pani. Przy czym się tamtej chatki. Cześć, nie trzymaj się. A ja chcę się trzymać, bo chcę urwać mięsę. Nie trzymaj. Aha, chcesz urwać mięsę. No tak. No to trzeba było tak powiedzieć, to ja bym... Nie. Co to? Tak robię z tyłu. To będą trzeba wyciągnąć. Dobra. Ja się ukłonę w stronę strażaków, ze strony mieszkańców, bo to oni na miejscu tutaj uwijali się, można powiedzieć, bardzo szybko. Panie Adamie, pan miał dużo szczęścia podczas wczorajszej wichury, burzy czy też trąby powietrznej, prawda? No,
czy trąba powietrzna to była. Szczęście było mnie. Ja od sobie uciekłem z tego budynku i już chyba wziąłem w stanie. Kierunkowska z powrotem na Tłumiany. To jest miejsce, w którym musimy skręcić z powrotem. Będziemy wracać jakimiś kanałami. Prawdopodobnie po drodze są chyba dwa jeziora. Dwa jeziorka małe. Dwa małe jeziorka, zgadza się. Z brzegu wyciągamy kajaki. Staramy się, żeby to było miejsce bez drzew. Jeśli spotka już nas w lesie, trudno i tak wychodzimy na brzeg, wciągamy kajaki i żeby nikt nie zostawał na wodzie. Nie chować się pod drzewa. W Polsce pojawiło się nowe święto, Dzień Trzeźwości. Kraj jest w szoku, nikt nie wie jak je obchodzi. Nie wiem. No, płyń, ja tam dopłynę.